Witamy, jesteśmy dzisiaj znów w podróży takiej. No podróż taka, że półtorej godziny, no godzina 40 minut od domu. Wybraliśmy się do takiego punktu, co się nazywa Ekstersztajn. Sorry, że zajrzę na ściągę. Ekstersztajn. No, to są skały, głazy. To są 400-metrowe kompleks skał. Więc do nich idziemy. To jest największa atrakcja. To są te skały przy wodzie. No, już tam Nikola kiedyś z klasą już była. Już była właśnie z klasą, dlatego tak. Chodź może tu na ulicę. I powiem wam tak. Wjazd kosztuje samochodem parking 4 euro na cały dzień. Toalety, bo właśnie zaliczyliśmy toalety od razu. Tak, oczywiście, jakby nie było. No najlepiej od razu. 50 centów od osoby. W sumie dużo ludzi jest, nawet nie widzieliśmy. I tu jest kiosk, restauracyjka taka. Tutaj jest punkt informacyjny. No, Ekstersztajn. A to jak możecie, a to wszędzie już się przetestować. O, jeszcze tu jest coś takiego. Właśnie idziemy do tych skał. Tu w ogóle gdzieś tam można wchodzić, przechodzić przez te skały. Kładki są. I tak to wygląda. O, to jest właśnie te skały. One 38 metrów wysokości, ta ma 26. Tylko mi się wydaje, że to jest od tej strony tak pokazane. Ta gruba ma 23, 31. No to są takie wysokości. I tu można wejść, bo są nawet barierki. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Właśnie Nikola była tutaj i dlatego wiemy, że tu można sobie przyjechać. Co drzewa. Dobra, co? Zaczyna padać, jadać. Tu takie medaliki, jak byliśmy ostatnio na Jelonkach. Możecie sobie też takie medaliony sobie wybić. Tylko nie z głowy oczywiście. Miałem pokazać wam. Co? Zaczyna coś kropić. Nie wiem, a może to... ja tak seplejnie, wiesz? Tak plujesz. Tak pluję. No nie wiem, czy nie pokurczę. No jest tak. No nie wiem, daleko nie jesteśmy. Ani nic. Tu jeszcze jest placyk zabaw, restauracyjka. I od godziny 10 jest otwarty do godziny 18. Co? Ten. No. No ten park krajobrazowy. 300 metrów do czegoś. No do czegoś, bo to my pierwszy raz jesteśmy, to tak. Jakbyśmy byli tu któryś raz. Chcesz mieć pieniądz zerowy? To kosztuje. Ile to kosztuje? 2 euro? Żartuję się. No piszę to. Jest napisane. Co? Bierzemy sobie? Albo ale z tego i tak będziesz miał nic, bo to jest jedno. No to jest 0, 0, 0, 0, ale tu masz nie, no bo tu masz, widzisz te skały. Mhm. Więc to... wyjdzie to, albo wyjdzie ci to. No czyli co? Nic. Na razie idziemy. Dobra, Gabi żałuje 2 euro, no dobra. Nie żałuję. Tylko się boję, żeby deszcz nie zaczął padać, bo my zanim dojdziemy, to pewnie będzie trzeba wracać. Nie krakaj. Ale powiem wam, że dużo ludzi. Bardzo. Ale jak ja czytałem, że w przeciągu roku milion ludzi odwiedza te miejsce. To niby jest miejsce kultu religijnego nawet. Dlatego jak ja widzicie, to przede mną idą takie osoby, to więc nie wiem. I wcześniej też tam na parkingu były takie, nie wiem jak to nazwać, co to są za osoby, coś. Tylko zazwyczaj takie osoby chodzą na boseta, a oni chodzą w butach. Dobra. Na razie nic nie nagrywam, bo to jest tylko ścieżka przez las, więc nic ciekawego nie jest. Więc jak już się coś pojawi ciekawego, to zacznę nagrywać ponownie. Panie, za wstęp się nic nie płaci, to jest darmowe, tylko jak się samochodem przejeżdża, to większość samochodem, no to wiadomo, to się za parking płaci. A tak to normalnie możecie jak rowerami to sobie wjechać i nie ma kosztów. No ja już właśnie pokazuje. I to są właśnie te skały. 40. Gdzieś na tych skałach można zobaczyć tą twarz. Tylko, że już nie pamiętam gdzie. Patrz, o tym jest namiot. O, ktoś śpi w namiocie. Twarz? Ja już jedną twarz widzę. Tutaj, taki nos. Widzisz?
lata. Bardziej wygląda jak taki... A, to są chyba ci ludzie chyba. Tak, to jest... Indianie. Jak to się nazywa? No to mówię, że to jest miejsce kultu. Przyjeżdżają i... To są ci... No nie wiem, jak będziecie wiedzieć, to napiszcie w komentarzu. No zobacz, zobacz jak się bawi dzisiaj. Lubią naturę. Są ludzie, którzy bardzo lubią naturę, nie wiem. I tak to się tu prezentuje. O, idziemy teraz tam, pomiędzy te skały. Kurczę, są takie skały i ludzie zwiedzają skały, nie? Płaci chyba ojciec na skały. Zdzierstwo. Na same skały wejść. Chodź, zobaczymy jak tam. No, nie ma darmo kochane. Co byście chcieli? A, przepraszam, powiem wam tak. O, Amelia się mieści. 4 euro dorośli i 3, 2 euro dzieci. Od 6 do 14 100 lat. To Amelia się mieści? Się mieści. To Amelia się mieści, bo Amelia ma 13. Tak, jeszcze. Zdaje się, możesz wejść. Tam sam góry. Wiesz, jaki masz stronę schodów? Chodźcie. Co, ale chodźcie jeszcze z drugiej strony. Zobaczmy. Jechać, nie wejść, no to... 2 godziny jechać. No, żeby nie wejść, no co? Nie. Więc ogólnie park jest darmowy, tylko na skałki trzeba płacić. A idziemy sobie koło takim wąwozem teraz. Do szkoły jechałaś, Nikola, tam nie pamiętasz nawet. Kurde. O, tu są wygrawerowane. No i co to znaczy? Wybudowali te głazy? No to. Chyba mi coś tam nam mówiła o tym, ale już nie pamiętam. Dobrze, przynajmniej nie pada. Się można. Można popodziwiać. O, patrz jak wysoko możesz wejść. No. Oczywiście zaraz tam się zameldujemy. Będę jechała. Nie, tam jest park chyba. A tutaj. A tu w prawo co tu jest? Z drugiej strony powrót? Z drugiej strony wejście za nami. Nie no, tam to... Nie, tam nic nie ma. Nie. To a tak się prezentuje z tej strony. Masz dwa wejścia. Na te skały i na to. Dobra, udało się w końcu wejść. Nie wiem, w którędy wchodzimy. To chyba Nikola. I kosztowało to nas 16 euro. Niestety to nie jest tak hop-siup. To jednak trzeba mieć tu trochę pieniążków. No to też nie jest tak łatwo, że trzeba jakiś kot, nie? Wybijały. No, tak, to trzeba taką aplikację przed kupieniem tych biletów. Trzeba się po prostu zalogować, żeby dane... Otwarte było. Można było nie wejść, a co tam jest dalej? Jaskinia. Jaskinia? Czy przechodzi się tam dalej? No przechodzi się tam dalej, no. Nie zamknęli. Dobra. No nie wiesz, COVID jest, to wszystko zamykają. O, tam to jest zamknięte, jakby ktoś chciał tam spaść. No. I to coś dla nas. Prawda, mama? O, znów spinanie. A, to są schody. To nic. To nie jest to, co w Austrii, Gabi. Pamiętasz w Austrii? No. Zapraszamy. Byliśmy w Austrii na takich wodospadach. Kraina wodospadów. To ja wam tam podeślę link. To tam też pięknie. Też warto tam pojechać. I po pierwsze tak. W szpilkach tu nie polecam, bo jest ostro. Bardzo ostro. Prawie na czworaka się wchodzi. A tak prezentuje się za mną okolica. Idziemy dalej. Tu jest widok na... A tu robili. To jest wzmocnienia są. Jeszcze dalej wchodzimy. Zaczyna wiać.
jest to właśnie wódka, gdzie się kupuje. Się właśnie prezentuje widok, idziemy na tamtą drugą wieżę. Widziałem, bo to się tłoczną zrobiło. Trzeba tu powoli tylko schodzić, bo schody są dziwne, strome. Więc fajnie jest. Widoki piękne, zapraszamy, polecamy. Idziemy na dół. Teraz chodzę za dziewczynami i możecie zobaczyć, jak tu się stromo schodzi. Dobrze są te poręcze. Gorzej, jak się ktoś z tyłu zacznie turlać, to wszystkich zmiecie. No. I schodzimy. To samo powiedziałam, ale jeszcze szybko. Tak? No jest. Szybciej się nie da. Dobra. To meldujemy się na drugiej skale. Tu Nikola mówi, że jak była tu z klasą, to jeszcze mogli tu wchodzić. Tędy się wchodzi, z drugiej strony się wychodzi. Tam jest takie wyjście. Niestety. To właśnie z drugiej strony jest. Tu też jest taka dziura, jak Vaneska powiedziała. O, i stamtąd się wychodzi, jeszcze się tam wchodzi. No ja tu w środku byłam. No właśnie, to co mówiłem, że Nikola jak... Ale tu można oni by... Tu można normalnie wejść, tylko że zamknęli. No. Nie, tak. Ach, no tak, no i tu właśnie z tej strony jeszcze jest takie okienko. Niby. I ale dalej już nie ma. To chyba było już zamknięte. Ale dalej już nie ma tam nic. Nie, tylko to. Nie, tylko to i tam było właśnie te właśnie z tamtej strony. No i dookoła jest jeziorko. No i teraz idziemy na tą większą, tak? Dobra, idziemy na tą większą. Wchodzimy teraz na kolejną górę. Skałę znaczy, a nie górę. I też jest stromo. Ale co to dla Vanessy, prawda? Vanessa. Co to dla ciebie? Cała frajda. Tu jest wyżej. Tu się czuję, ja bym chodziła. Wiesz po czym? Po tych schodach ruchomych. Tam też to takie no, wysokie. Tak, tak, stopnie. Ale wiecie co, to powinny być z tej strony rączki też. A tu nie ma. Nie, jak fajnie to już krzaki. Ale prawidłowo powinno zaś na dole są. Ale dalej już nie masz za co złapać. Za mech łapiesz się. Tak, za mech. Dobra, czekamy aż się rozluźni i nagrywamy. I ruszyliśmy. Widzicie, jakie jest te stopnie? Vaneska ma do kolan stopień. I są symetryczne, nierówne. Jeden większy, drugi mniejszy. Ja tutaj też mam chyba zdjęcie. No i teraz trzeba tu poczekać. Ale możesz to. Bo ciasno jest. I się wchodzi, i się wchodzi, i się wchodzi. Czuję dzikieżdżu. No jesteśmy już tu. Na tamto się już nie wchodzi. Tylko jeszcze się wyżej wchodzi. Chyba teraz to będą... Czekaj, bo tam idą. Wróć. Chodź tu, pan Zaku. No. Więc polecamy nie przychodzić, przyjeżdżać w weekend, bo w weekend jest multum ludzi, no nie? Nikola była w tygodniu. Tak, ze szkoły. I nie było takiej katastrofy. Znaczy były ludzie, byli ludzie, ale o wiele mniej. No. Się normalnie wchodziło. Mama! Jest tam? Beluś. Nowa rasa. Pincher
Alpejski. Alpejski pinczak. Mamy nową rasę. Wchodzimy po takim drewnianym moście. Fajne wrażenie. I tu nie wieje. I tu nie wieje. Najwyżej się nie da. Patrz, już tu coś pogrewerowane. Nie umiem czekać. Chyba, że to dużo ludzi grewerowało sobie. Pieniążki. O, pieniążki są. Sięgniesz? Nie. Dawaj. Może nam się podróż zwróci. Na szczęście. Jak się szczęścisz? To idziemy na tarasik. O, tamten jest najwyższy chyba. No nie, tylko może jest najwyższy. No. O, i tutaj możesz. A to gazelana? Tak, tak, gazelana. Są jakieś wygrawerowane napisy. Nie wiadomo, o co chodzi. Niektórzy na pamiątkę tutaj piszą i to jest trochę dewastacja miejsca. Znaczy to nie wiem, ale takie wiesz, próby. Posadź Wajoli tutaj i zrób jej zdjęcie. Dobra. Nagrywaj dalej. Gabi nagrywa. Nie uderzysz w głowę. A jak uderzysz tam? Na kucaka musisz, Waneska. Dobra. Ale widziałam tam pająka. A tam. To taki kamienny pająk. No. Uśmiech. Nikola robi zdjęcie, ja nagrywam. Ja przejdę z tej strony. I tak się ładnie prezentuje. No jeszcze tu są schody. Jeszcze tam wyżej, ale nie, no dalej się nie wejdzie. Po prostu się też może zawaliło. Bo schody faktycznie. Ja bym tam wyszła. A Waneska jest święta. Patrz, mamy święta. No i takie pomieszczonko. Ciekawe, różne takie. Różne skrytki. I już schodzimy z tego. No i idziemy na dół. Już dochodzę do was. Ale to Nikola musi ci pomóc. Na szyję, Nikola, aparat, na szyję. Ja tam też bym weszła, ale nie wiem, jak z psem dam radę. Czekaj. Daj mi Belo. Tak się Vanessa, stój tam na chwilę, nie wchodź. Poświęcamy się dla was. Poczekaj, mama ci tam pomoże. No i działam, robię zdjęcia. Psem? Ja już tu zszedłem. A ja se usiądę tu. A co tam? No nie, Beluś? Już jesteśmy. Belo. Beluś, chodź. Już schodzą. No jest trochę ludzi. No stop, przychodzą. Tu ma schodek taki. No i Nikola, strzelaj nam fotki. Najlepiej tam na ten z dołu zejść. Na dół zejść, tak fajnie. Nie mów mi, co mam robić. Muszę mówić, bo Nikola nie wie, jak zdjęcia robi. Pierwszy dzień ma aparat. To dużo ludzi ma problemy z tą aplikacją, żeby wejść. Bo to tak dziwnie nie jest, jak to powiedzieć. No łatwa, tylko trochę trzeba się zagłówkować i to wszystkich zaskakuje. Ale daję radę. Jak ja dałem radę, to wszyscy dadzą radę. No. Ale trochę ci się zeszło. Nie zeszło, bo tak nie wiedziałem, czy to już. Tylko to wystarczy, czy coś jeszcze trzeba było. Teraz zrobiliśmy teraz taką przerwę. Tutaj siedzimy, winogronka jemy, ja kanapeczkę. Śliweczki. I oglądamy ludzi. Beluś też coś je. I tu słuchamy muzyczki. No właśnie, wyleżeliśmy się chyba z pół godziny. No. Pusty plecak. Idziemy teraz rundkę tu zrobić. Do wody idziemy tutaj na ten jeziorko, stawik.
A mamy teraz, chcieliśmy wam powiedzieć oficjalnie, my mamy nową rasę w domu. To nie jest pinscher zwykły, to jest pinscher alpejski. Bo on non-stop po górach chodzi. Nowa rasa. A tutaj ktoś na takich tych elektrycznych sprzętach przyjechał. Nie wiem, tak się to nazywa. Vipery czy jakoś tam. Nie wiem. Ja nie wiem, to tak pędzi, ja chyba szybciej chodzę niż to jeździ. No jest, idziemy sobie tutaj tędy. Poszwędamy się i pójdziemy sobie na obiadek, no nie? Widzieliśmy. Kuchenkę, wzięliśmy palnik. Całą pół kuchni wzięliśmy. No tak, będziemy robić sobie przed autem obiadek. No. Na świeżym powietrzu. You push me back against the wall. I try my best to turn away, but lips collide and there we go. I'm not as strong as I believe. I thought that you were over me, but hearts collide and here we go. Swiftly picturing us last year when we had trust. Fajna ta okolica, tutaj te lasy, te są fajne takie ścieżki, tam dalej można sobie powędrować. Wszędzie można. Cały tutaj teren można pozwiedzać, z tamtej strony też. Schodzi się dobrze, co? Znaczy wiesz, schodzić, tak schodzić. Jak się dobre buty ma, to się dobrze schodzi. O. Teraz już idziemy do samochodu, obiadek chcę zrobić. A później jeszcze pomyślimy, co robimy. I właśnie jesteśmy, robimy sobie obiadek. Mamy butlę, mamy kuchenkę. Tu się woda gotuje na ryż. Tu jest ryż odsypany. I tu są te, jak to mówiłaś, co to są? Rolady. Rolady, właśnie. To musimy je odgrzać. Tak jest, w sosiku zrobiłam rolady. I tam na soliku zrobiłam mamy taką stolik. Sałatkę z papryką, z ogórkiem, z fetą. No i sobie czekamy. Tu mamy pojemniczki, kupiliśmy, bo nie było. Gabi zapomniała talerzy. Dużo rzeczy tak. I patelnię zapomniała. Ale nic, co, poradzimy sobie. No co? Polak zawsze sobie potrafi poradzić. Taka było trochę nerwu, bo szukaliśmy miejsca. W końcu stwierdziłem, jak tu jest opłacone na cały dzień, to tak, nie ma limitu. Tak, mieliśmy jechać sobie gdzieś w ogóle nad wodę, tak sobie wędką se porzucać, no nie wiem, coś złowić. Nie, ale bo stwierdziliśmy, że jednak tutaj staniemy sobie i zjemy. Tylko stanęliśmy boczkiem, miejsce jest, już ludzie wyjeżdżają. Tak, powoli, spokojnie. Więc z tamtej strony też, więc nie będzie problemu, nikt nie będzie się czepiał, że my tak stanęliśmy. No. A kampery też są i kampery też tak stają. Jakby coś, to jest kamper i tak... No, my mamy kampera. Udajemy, że... No. I sobie będziemy mieć obiadek. Na świeżym powietrzu inaczej w ogóle smakuje. Daj mi to rolady. Bo stwierdziliśmy, bo tak, szukaliśmy miejsca, już chyba z 20 minut w samochodzie spędziliśmy. Nie 20 minut, co głupoty gadasz, no co ty? Dobra, 19 minut. 10 minut zastanawialiśmy się. I zrobiłem 3 kółka wokoło, bo nie, każdy jeden tam, jedna tam, druga, trzecia w kosmos by chciała.
Ja mówię, dosyć, albo idziemy do domu, albo tu. No i decyzja tu. Albo lecimy do Kosmosu. Dobra. No, bilet tylko w jedną stronę. Jedną stronę. Bez reklamacji. No, do Nikoli. Dobra, to tak na razie. Później pokażemy, jak co obiad zrobiliśmy. No, ryż jest ugotowany. Jeszcze Nikola surówkę dzieli, bo ma takie fajne pojemniczki turystyczne na wynos. Belo ma swoje posłanko, wody, napił się. Teraz robię już coś, smażą się te rolady. No, tutaj trzeba... wszystkie rzeczy zabieramy do domu brudne. Tak, tam już mam ten pojemniczek. No i się przydają te rzeczy kampingowe na taki wypady. Ale te miseczki, powiem ci, na taki wypad, super pomysł, lepszy niż te talerze. Zobacz, rozdzielamy, to też mięsko wkładane. Mhm. Mięsko. Mięsko już zaraz będzie. Także fajna sprawa, na świeżym powietrzu. Nie, Adaś? Hmm? No i mamy herbatę tutaj. No mamy herbatkę, tak. Ja nie będę. Po kubeczku ja mamy na napoje. A ja chyba nie wiem, wodę będę sobie. Tu masz widelca, Waneska, proszę bardzo. Widelczyk. I się tak stołujemy na świeżym powietrzu. I już obiadek gotowy, tak się prezentuje u Gabi. Już Gabi już nie może się doczekać. Tu Waneski jedzonko, Nikoli moje z pośrodku, tu Amelie. Amelia ma najwięcej. Więc siadamy i jemy. Po obiadku delektują się dziewczyny. Ale obiadek był przepyszny, bardzo dobry. Robiłam rolady z musztardą, z boczkiem. Dodam ogórka i kawałek serka. Naprawdę bardzo dobre wyszło. Dobra. Prawda? Ale wszystkie... nie lubię takiego czegoś, ale dobre. Dobra. Bo na świeżym powietrzu. Wszystkie poszły. Nic nie zostało. To się jest ładnie. Uciekło ci. Jeszcze mamy muffinsy. Gabi zrobiła jeszcze. Nie patrzcie na bałagan. Wiadomo, ale nie jest jeszcze tak źle. Trzy dla taty, trzy i dla mnie trzy. No. A zrobiłam takie pół na pół. Robiłam właśnie pół czekoladowe, a pół takie zwykłe. I one też są bardzo przepyszne. Zawsze jak robię w domu, to chwila, moment i nie ma. Można z polewą, z cukierkami. A ja akurat zrobiłam, bo na podróż są najlepsze, takie bez niczego. Prawda? O, brzuchy pełne. A fajnie tak na świeżym powietrzu zjeść, posiedzieć sobie. Ty masz trzy, a Maja ma jeszcze trzy i ty masz jeszcze jeden. Nie wiem, czy. Nikola jakby licza. No. No tak, żeby każdy miał porówno. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek, dzisiejszą naszą przygodę z wami. Jak się podoba na kamieniach, jak się podobało, to coś tam zostawcie fajnego. Jak nie, to też coś fajnego zostawcie. No to co? Pozdrawiamy. Życzymy miłego popołudnia, weekendu, nie wiem. To buziaki dla was. Pa. Thought that you would wait. You should know that it hurt me too.